my! Ruch Chorzów jest sąsiadem w tabeli. Czy to będzie mecz o 6 punktów? Mecz bezpośrednich rywali o to samo miejsce w tabeli? Nie rozpatrujemy tego w kategorii właśnie takiej. No, każdy mecz maksimum to 3 punkty. No tak, sąsiad w tabeli, ale rozpatrujemy to w kategorii znowu dobrego rozegrania, konsekwentnego rozegrania tego meczu. Myślę, że przy wprowadzeniu jeszcze lepszej jakości naszych piłkarzy w tym meczu, to damy sobie radę z tak dobrym zespołem jak Ruch Chorzów, bo za takiego właśnie uważam tego rywala. Ruch traci na wyjeździe bardzo dużo bramek. Jedna tylko drużyna gorzej wygląda, jeżeli chodzi o wyjazdy. Upatrujemy w tym szansę? Będziemy próbować jak najwięcej strzelić Chorzowianom? No, będziemy starali się strzelić wszystkim o jedną bramkę więcej, żeby te 3 punkty zostały w Szczecinie. Obserwujemy jak każdego przeciwnika na co dzień, również Ruch Chorzów, i dostrzegamy mankamenty w grze obronnej Ruchu i widzimy tutaj szansę, bo uważam, że mamy potencjał w ofensywie jako Pogoni. Przy tym wszystkim, kiedy gramy u siebie, chcemy grać na pewno ofensywnie. Natomiast trzeba wystrzegać siły w ataku, bo Ruch ją absolutnie ma. Ta poniedziałkowa klątwa została już złamana. Nie przywiązujemy do tego wagi, naprawdę, nie jesteśmy przesądni. Mamy teraz mikrocykl poniedziałek, czyli jest wszystko ok, tak merytorycznie ułożone, więc mam nadzieję, że wszystko tak poukładaliśmy, że właśnie to optimum będzie widoczne w poniedziałek. Czyli mimo tego, że się mówi w piłce o wielu przesądach, to nie boimy się? Nie, absolutnie nie. Ile w zasadzie chcemy mieć punktów do końca rundy i czy to miejsce, 10. miejsce w tabeli, to jest miejsce adekwatne do umiejętności i kondycji Pogoni Szczecin? No, zostały jeszcze 4 kolejki, więc chcielibyśmy na pewno zdobyć 12 punktów i chcielibyśmy mieć tych oczek 28, a na pewno to by było coś pięknego. Wkalkulowane są błędy w piłce nożnej i my zrobimy wszystko, żeby tych błędów nie popełniać, a jeżeli tak będzie, to ja wierzę w to, że ten komplet nawet będzie, bo po to wychodzimy zawsze na boisku. Ale jesteśmy też realistami i wiemy o tym, że musimy mocno pracować jako zespół na tym boisku, żeby te punkty zdobywać. Uważam, że jest duża jakość w naszym zespole, ale chyba jeszcze nie taka jakość, żeby zdobyć w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Plan minimum w takim razie na koniec rundy jesiennej? No, będziemy zadowoleni na pewno z minimum tych 20 punktów. To myślę jest taka granica, że można spokojnie pracować w zimie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my jesteśmy optymistami, mamy dużo wiary w sobie i nie po to pracujemy na co dzień, żeby gdzieś kalkulować remisem czy porażką. Wychodzimy zawsze po to, żeby zwyciężyć. Mam nadzieję, że te 4 mecze zweryfikują nas skutecznie, czy te punkty będziemy zdobywać.